Cześć, witajcie. Dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę o depresji i diecie, czyli jak tak naprawdę nasz sposób żywienia może wpływać potencjalnie na rozwój depresji. Ogólnie rzecz biorąc, wcześniej już też mówiliśmy sobie o hipotezie zapalnej depresji, czyli jak nasilony stan zapalny, aktywacja układu immunologicznego może wpływać właśnie na rozwój tych epizodów depresyjnych. Coraz częściej tego typu badania się prowadzi. Obecnie wiemy już, że nieprawidłowy charakter diety może rzeczywiście prowadzić do częstszego występowania depresji w społeczeństwie, tak więc tutaj interwencja w ten sposób, czyli od strony diety, również może wpływać korzystnie i jeżeli mówimy sobie o prewencji, i jeżeli mówimy o wspomaganiu leczenia. Jeżeli mówimy o tak naprawdę hipotezie zapalnej, no to nasza dieta powinna przybierać charakter przeciwzapalny, tak? Czyli żeby zmagać się z tym głównym problemem prowadzącym do rozwoju tych zaburzeń. Tutaj najczęściej będzie się wspomina się tak naprawdę o zwiększeniu podaży polifenoli wraz z dietą, czyli zwiększenie określonych warzyw czy owoców, tak? Chociażby owoców jagodowych, czyli ogólnie rzecz biorąc zwiększenie udziału polifenoli o charakterze przeciwzapalnym, czyli tych antyoksydantów, które będą wpływały korzystnie na zmniejszenie stanu zapalnego, siłą rzeczy w korelacji również na zmniejszenie częstości występowania tych zaburzeń. Również wspomina się często o takich elementach jak magnez, chyba najczęściej jako o magnezie, natomiast również selen i cynk to są elementy, które jeżeli pojawią się ich niedobory, mogą wpływać na częstsze występowanie depresji. Również obserwuje się u osób z depresją bardzo często niższe stężenie w surowicy kwasu foliowego, witaminy B6 czy witaminy B12. Tak więc tutaj też widzimy korelację. Również obserwowane jest podniesione stężenie homocysteiny w tej grupie osób, która korelowana jest bezpośrednio wysoki podniesiony poziom homocysteiny właśnie z tymi tego typu zaburzeniami. No bezpośrednio jest to skorelowane oczywiście również z niedoborami kwasu foliowego, witaminy B12 czy witaminy B6. Te elementy są siłą rzeczy biorą udział tak naprawdę w cyklu przemian tej homocysteiny. Tak więc tutaj korelacja jest bezpośrednia. Również jeżeli mówimy sobie o tej diecie, to oprócz tego, jeżeli będziemy sobie jakby wdrażali te elementy korzystnie działające, to również musimy wykluczyć te, które będą działały niekorzystnie. No i tutaj najczęściej wspomina się po prostu o charakterze diety wysoko przetworzonej, o wysokim udziale cukrów prostych, o wysokiej podaży tłuszczów trans, o dodatkach do żywności, tak jak konserwanty czy słodziki również, które mogą korelować tak naprawdę ze zwiększeniem częstości występowania tej depresji w społeczeństwie. Tutaj myślę, że również warto wspomnieć o samej barierze jelitowej, ponieważ rzeczywiście zwiększona przepuszczalność bariery jelitowej bezpośrednio częściej też jest obserwowana u osób z epizodami depresji. Tutaj akurat są takie badania, które mówią o tym, że większa ilość tych lipopolisacharydów bakteryjnych przenika przez tą nieprawidłowo funkcjonującą barierę jelitową na wnętrze organizmu. W konsekwencji prowadzi to do pobudzenia układu immunologicznego, no i niestety nasilenia się stanu zapalnego. My również wiemy, że zwiększona przepuszczalność bariery jelita cienkiego jest elementem niezbędnym do tego, żeby doszło do rozwoju tych opóźnionych alergii pokarmowych IgG, IgA zależnych. No i w takiej sytuacji rzeczywiście możemy korelować bezpośrednio większą ilość produktów alergizujących albo sam fakt pojawienia się tych alergii opóźnionych w klasie IgG czy IgA z nasileniem się stanu zapalnego, w konsekwencji nasileniem częstości występowania epizodów depresyjnych. I rzeczywiście w tę stronę obecnie się również zmierza, tak? Jeżeli chodzi właśnie o tą barierę i o wykluczanie produktów alergizujących w tej klasie IgG w aspekcie poprawy funkcjonowania pacjentów z tymi epizodami depresji, czyli poprawą ogólnego funkcjonowania. Idea jest taka, siłą rzeczy, jeżeli dochodzi do zwiększenia przepuszczalności bariery jelita cienkiego, dochodzi do zwiększonej ilości przenikania antygenów pokarmowych, w konsekwencji do reakcji układu immunologicznego, no i powstania takich kompleksów immunologicznych, czyli połączeniu tego alergenu z przeciwciałem IgG, w konsekwencji niestety te kompleksy immunologiczne będą pobudzały układ immunologiczny, cały czas nasilając stan zapalne. I rzeczywiście w tę stronę obecnie się idzie w kierunku usprawnienia funkcjonowania bariery jelitowej i jednocześnie eliminacji produktów alergizujących w klasie IgG jako element rzeczywiście terapii tych osób z depresją. Tak więc podsumowując, jak widzimy jest bezpośrednia rzeczywiście korelacja diety a częstszym występowaniem depresji. Czyli raz idziemy w stronę hipotezy zapalnej, czyli charakter diety przeciwzapalnej jest jak najbardziej wskazany, uzupełnienie niedoborów. Oczywiście wymieniliśmy sobie tylko część, takie jak cynk, selen, magnez, witamina B9, witamina B12 czy witamina B6. Oczywiście jest ich, może być ich znacznie więcej. Tylko tutaj myślę, że warto zaznaczyć, że docelowo nie chodzi nam o to, żeby wszystkie te potencjalne niedobory od razu uzupełniać suplementacją, tylko raczej zmieniać dietę na bardziej bogato odżywczą, zwiększenie udziału polifenoli, usprawnienie funkcjonowania tej bariery jelitowej, czyli powiedzmy zmniejszenie przepuszczalności tej bariery, między innymi poprzez tak naprawdę odpowiednio prowadzoną probiotykoterapię. No i ostatnim elementem, który obecnie jest jednym z takich najnowszych, w kierunku których się zmierza, czyli wykluczanie właśnie produktów alergizujących w typie trzecim, czyli produktów alergizujących w klasie IgG czy IgA. Słuchajcie, ja Wam dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia niebawem.